Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w Pierzycach, mieście u Podnóża Głosowich. Już w maju w Górach Sowich pojawią się kolarze na corocznym wyścigu pod nazwą Grody Piastowskie. Ściganie na Dolnym Śląsku tradycyjnie będzie faworyzować górali, chociaż w tym roku zajdzie kilka zmian. W środę 4 kwietnia w Centrum Kultury w Pieszycach odbyła się konferencja, na której omówione zostały szczegóły dotyczące poszczególnych odcinków. My jesteśmy od początku razem z wyścigiem. Wyścig przejeżdża przez Góry Sowie, przejeżdża zawsze przez Pieszyce. Od zeszłego roku ten wyścig ma niesamowitą wartość dodaną, a mianowicie wyścig amatorski. To znaczy, że nasi mieszkańcy, mieszkańcy Pieszyc, mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego nie tylko mogą przyglądać się tym zawodowcom, którzy pokonują wszystkie przełęcze, ale także sprawdzić swoje możliwości na trasie przygotowanej właśnie dla amatorów. W tym roku start całego wyścigu Grodów jest właśnie tutaj w Pieszycach, ale również start wyścigu, start i meta w zasadzie wyścigu amatorskiego będzie w Pieszycach i ten wyścig jeszcze będzie urozmaicony wyścigiem, czyli małymi grodami, czyli wyścigiem dla dzieci. I w tym miejscu chciałabym wszystkich mieszkańców zachęcić do uczestnictwa, do aktywnego uczestnictwa właśnie w tych grodach, zarówno w wyścigu amatorskim, jak i w wyścigu dla dzieci. No i oczywiście do kibicowania. Wszystko zaczyna się 12 maja. Jesteśmy od godziny 10 w centralnym miejscu pod Kościołem Świętego Antoniego. Tradycyjnie bazą wyścigu będzie Legnica, w której 10 maja odbędzie się słynne już kryterium, na którym poznamy pierwszych liderów w poszczególnych klasyfikacjach. Następnie w dniach 11-13 maja obejrzymy już właściwe ściganie. Cieszy powrót jazdy indywidualnej na czas i dwa ciężkie górskie etapy. Edycja się świetnie rozwija. Tegoroczna edycja właśnie Pieszyca-Bielawa, czyli zgodnie z naszymi założeniami. Jest to taki fajny projekt, gdzie wiemy o nim 4 lata. Co, gdzie będzie się działo, łatwiej zdecydowanie jest go zorganizować. Szykujemy poważne wyzwanie dla kolarzy. O ile ubiegłoroczna trasa miała tylko, w cudzysłowie, przełęcz woliborską i srebrnogórską, to w tym roku jest zdecydowanie trudniej, bo mamy przełęcz jugowską. Wszyscy wierzą, że to jest bardzo trudny podjazd. Z przełęczy jugowskiej udajemy się na przełęcz Sokolą i z Sokolej na przełęcz Walimską, ale też zaproponujemy wszystkim kolarzom 2 ciekawe skróty. Kolarze dokładnie znają bardzo trudne skróty o kilkunastoprocentowym nachyleniu. To myślę, że będzie bardzo trudno. Chociaż dystans nie jest za długi, natomiast myślę, że to skala trudności jest dużo większa niż w poprzedniej edycji. Jak widać po ubiegłorocznej edycji, zainteresowani w tym roku powinno być również duże. No zakładamy, że 200 uczestników chcemy przyjąć, żeby to w jakiś sposób fajnie zorganizować. Myślę, że ta edycja będzie już zdecydowanie też lepsza w tym sensie, że będziemy lepiej przygotowani. Mamy dodatkowych partnerów, pojawią się pakiety dla zawodników. To myślę, że szereg atrakcji takich związanych nie tylko z uczestnictwem i rywalizacją, ale i również z tym, co tutaj mamy w regionie. Myślę tu przede wszystkim o Górach Sowich, bo ten projekt ma właśnie na celu promowanie Gór Sowich i wszystkie 4 edycje będą przebiegały pasmem Gór Sowich. Całość imprezy to 10-13 maja i tak prawdę mówiąc to jest taki bardzo poważny pakiet, bo my mówimy o 10-13 maja, ale organizujemy w tych dniach organizujemy 10 imprez. Mamy 4 etapy grodów, mamy Gold Lion of Legnica, czyli takie kryterium spektakularne z prezentacją wszystkich ekip. Mamy Koronę Gór Sowich, mamy Pajdę Chleba, czyli mamy taki wyścig dla amatorów, jeżeli chodzi o część Jawora. No i mamy oczywiście Małe Grody Piastowskie, 3 edycje, czyli w sumie taki bardzo skondensowany tydzień na Dolnym Śląsku. Przede wszystkim zapraszam kibiców do udziału. Będzie szereg atrakcji. To są imprezy nie tylko, że kolarze przejadą. To jest szereg imprez towarzyszących. To są właśnie dzieci, to są wyścigi dla amatorów, to są prezentacje ekip. No i oczywiście na deser ekipy zawodowe. Będzie 20 ekip zawodowych, także myślę, że będzie się tutaj w rejonie Gór Sowich dużo działo. Już teraz zapraszamy wszystkich na trasy wyścigu. O szczegółach poszczególnych etapów będziemy Państwa informować na bieżąco.